Co było tym czynnikiem decydującym o tym, że będziemy oglądać się w biało-czerwonej koszulce w przyszłym sezonie? No na pewno czynnikiem numer jeden było pozostanie w Ekstraklasie. Wiemy, jaka sytuacja Widzewa. Spadliśmy do klasy rozrywkowej o piętro niżej i na pewno chciałem pozostać na tym szczeblu najwyższym. Krakowia zaproponowała mi bardzo dobre warunki, zresztą jest tutaj Dawidek Nowak, z którym bardzo dobrze rozumiałem się jeszcze za czasów gry w Bełchatowie i na pewno wiele było czynników takich, które skłoniły mnie do tego, żeby podpisać kontrakt. Nie jesteś anonimową postacią dla kibiców interesujących się piłką nożną w Polsce, ale gdybyś mógł tak w kilku słowach powiedzieć, co jest najmocniejszą stroną Mateusza Cetnarskiego? No, nigdy nie lubiłem odpowiadać na takie pytania, bo to trenerzy i kibice mogą sobie spokojnie ocenić, ci, którzy oglądają, ale jestem środkowym pomocnikiem. Wydaje mi się, że ostatnie mecze w Widzewie pokazało, że nieźle graliśmy. Pomimo tego, że spadliśmy, mieliśmy kawał dobrej drużyny i uważam siebie jako pozytywną osobę Widzewie, który ostatnio grał. Co możesz powiedzieć o Krakowi? Z czym ci się kojarzy klub? Masz jakąś wiedzę na temat naszej drużyny? Jasne, że tak. No, oglądam cały czas i interesuję się piłką w Polsce, więc na pewno wiedza na temat Krakowi jest bardzo duża, ale na pewno podoba mi się styl, w jakim grała Krakowia, bo jednak ta krakowska krótka piłka i futbol krakowski zawsze mi się podobał. Jestem bardziej zwolennikiem takiej gry i na pewno też to miało decydujący wpływ na to, że tutaj przyszedłem.